orędzie Jezusa przekazane do Luz de Maria de Bonilla 24 maja 2024 roku. Umiłowane dzieci, błogosławię was. Moje serce płonie miłością do każdego z was. Ja jako kochający ojciec noszę was w mym sercu, którego nie chcę, żebyście opuszczali. Pragnę, żebyście byli niewinni, dzieci moje, gdyż jest tak wiele znieważania mnie w ludzkości, bo jest tak wiele złości w ludzkości, że pragnę, by moje dzieci żyły w mojej miłości, karmiły się moją miłością, ażeby nie wpadały w grzech, nie mogąc się później podnieść. Dzieci moje, ten czas, w którym wy z Bożej woli żyjecie, to czas trudny. Jednakże temu, kto posiada wiarę, niczego nie brakuje. Kto posiada wiarę, ma wszystko. Kto okazuje miłość swym braciom, przestaje żyć w agonii. Kto okazuje miłość swym braciom, jest szczery. Kto okazuje miłość braciom, zasługuje na przebaczenie swych win. A ja, stojąc wobec każdego z was, pragnę wam przebaczać, lecz wy musicie prosić mnie o przebaczenie. Jest tak wiele okrucieństwa, tak wiele żałosnych interesów panujących nad ludzkością, że są ludzie, moje stworzenia, którzy boleśnie dla innych dzielą między siebie całą ludzkość jak łup wojenny. Dzieci moje, przybliża się bardziej chwila otwartego wypowiedzenia wojny światowej i każdy naród będzie musiał wziąć w niej udział. Każdy naród powie: ja jestem z tymi krajami, a nie z tamtymi innymi krajami. Dzieci, nadchodzą chwile, w których wasza wiara zostanie poddana próbie i musicie wykorzystać ten czas, by wzmacniać swoją wiarę, gdyż jest to czas przygotowania. Jest to czas łaski, abyście dalej żyli mną i karmili się mną i nie oddzielali się od naszej Przenajświętszej Trójcy. Dzieci, słyszę tak wielu modlących się i czuję oziębłość w modlitwie. Słyszę, jak tak wielu się modli, ale nie modlą się z miłością. Pragnę, abyście, gdy przybliżacie się do mnie, gdy się modlicie, modlili się sercem, czując i przeżywając każde słowo, jakie poświęcacie mi lub mojej matce. Musicie utrzymywać jasność w myśleniu po to, by wasze serce było dalej z ciała, a nie z kamienia. Dzieci moje, ja was kocham i na każdego z was spoglądam, jak na biedaka, który potrzebuje, żebym ja mu dał moją miłość, ponieważ nikt nie nadobfituje w moją miłość. I w ten sposób ta miłość, którą ja wam daję, wy ją pomnażacie, dając ją waszym braciom. W tych chwilach tak trudnych i pełnych napięcia, w którym żyje cała ludzkość.
choć nie zdajecie sobie z tego sprawy. Rozmowy i spotkania mocarstw przychodzą i odchodzą. Jednych krajów z innymi, ponieważ wszyscy już wiedzą, kogo poprzeć, a kogo nie. Ci, którzy nie wiedzą, to wy, dzieci moje, jednakże w tej tak smutnej sytuacji, do jakiej doszła ludzkość, musicie postępować dobrze w każdym momencie. To właśnie macie robić, kochać moją własną miłością i ofiarowywać siebie z wiarą, aby pocieszyć mnie. Tego, że braka miłości, gdyż chodzi tu nie tylko o wzywanie mnie moim imieniem, lecz także o uznanie mnie Panem Panów i Królem Królów. Przyjdą inni w moim imieniu, podając się za mnie, ale jeśli wy mnie znacie, to nie zostaniecie zwiedzeni. Chrońcie się w mej matce. Ja was kocham, dzieci, ale szanuję decyzję ludzkiej wolności, aż owieczki odczują nieobecność swojego pasterza i zapragną powrócić do mnie. Będzie wielkie cierpienie na powierzchni ziemi, rzeki, krwi na powierzchni ziemi i nawet wówczas żądza władzy się nie nasyci, aż ja poczuję się zmuszony, by zainterweniować i powstrzymać rzeź. Czynię to z miłości do każdego z was, których błogosławię i kocham. Kocham i błogosławię. Dzieci moje, kochajcie moją matkę, która jest waszą matką. Uciekajcie się do niej. Nie pozostawi was bez opieki, a ja będę się radował, widząc, jak trwacie w wierze i w Bożym prawie. Miłujcie się nawzajem, dzieci, tak jak ja was umiłowałem. Nie są to czasy na to, by nie przebaczać sobie nawzajem. Te czasy mają służyć przebaczeniu po to, żebyście się uwolnili od więzów, gdyż demon nie śpi i ja was wzywam do przebaczenia. Błogosławię, dzieci, sakramentalia, które w tej chwili ma każdy z was. Błogosławię je, gdyż wiem, że macie wiarę, by nosić sakramentalia, nie traktując ich na sposób magiczny. Błogosławię je w imię mojego Ojca Wszechmogącego, Pana nieba i ziemi. Błogosławię je, ażeby, gdy jesteście w stanie łaski, demony pierzchały. Błogosławię je, żebyście ciągle pamiętali, że musicie być mi wierni. Dzieci moje, błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wasz Jezus. Komentarz Luz de Maria. Bracia, przyjmijmy błogosławieństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy jasno, że nasz Pan rozpoczyna to orędzie, wzywając nas do rozważania Jego słów, które konfrontują nas z rzeczywistością coraz częstszą. Stosując podkreślenie za pomocą słowa znieważanie, które oznacza obrażanie lub pogardzanie, których dokonujemy tak lekko w każdej chwili. Nasz Pan kieruje do nas duchowe wezwanie w tym orędziu. Wezwanie do wewnętrznej przemiany, które wychodzi na zewnątrz w uczynkach każdego z nas, w każdym czasie, dając świadectwo postępowania na sposób Chrystusa. Stoimy w obliczu dwóch opcji, bardzo wyraźnie zaznaczonych w tym czasie: dobro lub zło. Możemy myśleć,
że zawsze tak było, jednakże obecnie zło nie czai się na człowieka, lecz rzuca się na niego i bierze go w posiadanie. W obliczu ciosów ze strony sił przyrody, bardziej agresywnej i zaskakującej, ludzkość cierpi i będzie cierpieć. Słońce wykazuje etap wielkiej aktywności, wywołując zaburzenia klimatyczne na Ziemi. Musimy być czujni wobec trzęsień Ziemi o podwyższonej magnitudzie i wobec bliskich chorób, bardziej agresywnych, którym będziemy musieli stawiać czoła. Bracia, bądźmy ludźmi nawróconymi, których wiara utrzymuje na nogach, niezachwianymi i czyniącymi dobro. Amen.